Dobrze, zapytam o sferę wiary. Ta wiara jest potrzebna, żeby utrzymać to małżeństwo, żeby to scalić, tą komórkę? Myślę, że też jest potrzebna. Jak Państwo się realizujecie, jeśli chodzi o sferę wiary? Rozumiem, że do kościoła Państwo chodzicie, tak? Tak, uczęszczamy. Praktycznie w każdą niedzielę jesteśmy. No wiadomo, jeżeli ktoś jest chory czy coś, no to nie idzie. Ale tak, to staramy się uczestniczyć w tym, w Eucharystii, w Mszy Świętej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Modlitwa wspólna. Przy jakiś tam. Spaja. Spaja. Czyli Państwo też w domu się modlicie, rozumiem, tak? Tak. Jest to modlitwa codzienna jakaś? Tak, jeżeli są nawet też te ciężkie chwile, to jakieś tam stworzenie Pisma Świętego, jakieś tam coś, szukanie w tym Piśmie Świętym jakichś tam wskazówek czy czegoś. Proszę powiedzieć, jak Państwo postrzegacie, czy w takiej wielodzietnej rodzinie czy nie ma czegoś takich obaw, że no, drugie, trzecie, czwarte dziecko się rodzi i które jest najważniejsze to dziecko? Bo czasami dziecko walczy o tą miłość, tak? Domyślam się, że Natalka się ucieszyła, tak? Że będzie dziuś, tak? Nowy no, na członek razie, rodziny, na razie. Ale potem mogą być, tak, zazdrosna będzie, tak? Że ja mogę pójść na drugi plan. Jak to Państwo chcecie rozwiązać? Jak Państwo postrzegacie ten problem? Chyba nie ma takiej gotowej recepty na to, żeby jak to opowiedzieć, jak to rozwiązać. Moim zdaniem tak. Wiadomo, że no, na początku dziuś będzie wymagał dużo więcej opieki. Natalka już będzie trochę odsunięta przez mamę. To już będzie na pewno na mnie trochę też spadnie większy obowiązek, żeby jej poświęcić więcej czasu, gdzieś zabierać może jakieś ten, może na ulubione przejażdżki. Konne. To jest urodzona dżokejka. Czyli już lubię? Lubię. Tak. Już kiedyś mieliśmy takie zdarzenie, że myślałem, że z siodełkiem pójdę, wrócę do domu, bo nie chciała, tak, nie chciała siąść z kucyka. No, proszę bardzo, już jakieś zainteresowania są. Tak. Ale to gdzieś w rodzinie też również? Czy? U sąsiada. Sąsiad ma konie, no, ten kolega mój i to się tak spodobało się i bardzo lubi. Jakaś rocznica była, bo słyszę, że Natalka no jej, chyba w październiku były jej urodzinki. W sumie od tego momentu gdzieś zaczęła 100 lat sobie śpiewać. No to my już grudzień mamy, to było w październiku, to musiało być mocne przeżycie, jak do tej pory Natalko, zaśpiewasz 100 lat? Jak ty to śpiewasz, Natalko? 100 lat. No jeszcze była na weselu u wujka ostatnio. A, tak, jeszcze była na weselu. Tak. I też śpiewała, tak? Dobrze. Powiedzcie Państwo, jak planujecie w ogóle swoją rodzinę? Będzie więcej dzieci, zostajecie przy dwójce, 2 na 2, czy to, co Pan mówi? Zobaczymy, co życie przyniesie i... Tak dokładnie. Tak dokładnie. Co życie przyniesie? Nie mówimy, nie każde dziecko jest, jak to mówią, na wagę złota u nas. Każde dziecko, jeżeli nas tylko Bozia obdarzy nam, to będziemy starać się jak najlepiej wychować, wykształcić. Nie? Tak? Natalciu? Tak, coś chciała dodać? Nie, właśnie to samo w sumie, co mąż mówi, że jak Bozia da, to oczywiście nie mówię, że nie. No, a myślicie Państwo o sobie na przykład, żeby, nie wiem, no powiem, podnieść może kwalifikacje, lepiej gdzieś zarabiać, no, ale przez stanowisko myślicie, czy na razie te myśli teraz nie dopadają, bo teraz są najważniejsze dzieci, tak? Bo myślimy za 5, za 10 lat może o. Ja powiem tak, ja jestem zadowolony z tego, co mam. Niektórzy mają gorzej i też muszą sobie radzić. Myślę, że no, jakoś nas Bozia zdrowiem i siłą nas obdarza, więc dajemy sobie radę i będziemy dalej, myślę, radzić sobie. A czy będą jakieś awanse, czy nie będą awanse? Wszystko się okaże w życiu. Tak, Pani Agata? Myślę, Pani powróci tam do pracy na pewno. Nie, właśnie na razie nie. Też były duże zmiany w mojej firmie, także nie wiem, czy bym się teraz tam odnalazła po tym dużej takiej przerwie, a nie ciągnie mnie tam na razie. A miała Pani takie marzenie z dziecka? Gdzie mama? Gdzie mama? Dzisiaj to się w ogóle nie realizuje, a Pani by było do tego powrócić? Właśnie nie, jakoś tak nigdy nie miałam takich. Tata, nie. Właśnie mama, nie. Byłem instruktorem, rozumiem, jazdy konnej, no tak? Chyba już, tak. Już takie plany były. Zobaczymy, ale no, konie naprawdę lubi i jeśli to się nie zmieni, to
Kto wie? Pan Krzysztof 2-3 razy zobaczył strażaków jako mały chłopiec i powiedział, że będzie strażakiem. I dziadek był strażakiem ochotnikiem. Ojciec nie był, a dziadek był i tak wciągnął tych wnuczków. Byliśmy od małego szkoleni na strażaków. Były takie. Bo i brat przecież jest. Tak, brat też jest. I kuzyn tam. Tak. Sąsiadka, tam gdzie się budujemy, sąsiadka ma trzy córki. Właśnie jedna ma syna na taki wieku mniej więcej. I właśnie jak zobaczyła, mówi, o fajnie, bo będzie drugie dziecko, też nieduży odstęp, a jej córka mówi, że na razie nie chce, mówi, to szkoda, że, bo mówi, że, a bo dziecko... 100 lat śpiewa? Czy już coś inny repertuar? Nie, 100 lat. I że dziecko wymaga też dużo pieniędzy czy coś. Ja mówię, no tak, może z tymi pieniędzmi trochę racja, no ale no to jakbym tylko patrzyła przez pryzmat pieniędzy, no to w ogóle bym się nie zdecydowała na dziecko. No to też nie ma większego sensu, prawda? A pieniądze zawsze się gdzieś znajdą, jak to mówią. Także... A dziecko przy dziecku lepiej się wychowuje tak. Jeszcze. Tak. Niektórzy mówią jest taka bardzo prosto. Dodaje się troszeczkę więcej wody do zupy i już no. Dokładnie. Dawniej mieli po 11, po 12 dzieci i też dawali sobie radę jakoś. Nie było pracy, nie było. Tak, tak. Tak, mój tata miał chyba 10 rodzeństwa. No, mój tata właśnie też jest i ich było 8. Także było, rodziny były duże. Chciałbym zapytać, czego Państwu można życzyć? Zdrowia na pewno. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, bo wtedy już wszystko się ułoży. No i pieniądze wtedy można zarobić i sobie poradzimy. To jest najważniejsze. A panu Krzysztofowi tyle samo przyjazdów, co wyjazdów, tak? Gdy chodzi, tak to się życzy strażaków. Tak. Bardzo dziękuję Państwu. Tak? Oby było ich jak najmniej. Oczywiście. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i dziękuję za wyjście. Dziękujemy. Już? Wszystko fajnie? Tak? Co tam jeszcze coś? O tak! O tak, o tak, o tak, hop, hop! 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 Patrz, mamo, ja hopa! Hopa! Sześć! Takie są ziół? Jeszcze sześć! Ojej! Raz! Dwa! Tata jest zmęczony już teraz. Ukochaj no ładnie tatusia i mamusia, ukochaj no ładnie tutaj chodź. O, jaki ładny śmiech.